Cześć, z tej strony Krzyklis z domowego Survivalu. W dzisiejszym filmie zastanowimy się nad tym, co to znaczy tak naprawdę być prepperem. Zapraszam. Prepper to jest osoba, która przygotowuje się na sytuacje awaryjne i na tym polega preparing, czyli czynność utworzona od słowa prepper. No, nie ma to dobrego polskiego odpowiednika, ponieważ jedną z zasad funkcjonowania języka jest to, że język powinien być oszczędny. Czasami mówię o prepperingu albo o byciu prepperem, a nie o przygotowywaniu się na sytuacje awaryjne, co jest najlepszym odpowiednikiem tego pojęcia w Polsce. Więc co to znaczy, żeby być prawdziwym prepperem i co to znaczy preparing? Możliwości jest wiele. Spotkałem się z najróżniejszymi teoriami na ten temat, natomiast szczególnie dotknęły mnie uwagi, które przeczytałem ostatnio w materiale o alternatywnych źródłach energii i w tej dyskusji na facebookowej grupie pojawił się pomysł, aby mieć własne panele fotowoltaiczne i wytwarzać wodór. Nie energię elektryczną, tylko wodór, no bo wodór jest metodą na przechowywanie energii na później. Można go spalić w silniku, jak się człowiek uprze. Nie jest to łatwe, ale technicznie jest wykonalne. Można go wykorzystać do kuchenki, można wykorzystać go do ogniwa paliwowego i zamienić tę energię chemiczną na energię elektryczną bez strat mechanicznych. Wodór jest paliwem czy nośnikiem energii w przeszłości. Jeśli ktoś ma ochotę więcej na ten temat poczytać, to jest taki mój artykuł sprzed kilku lat. Tutaj jest ten artykuł na moim drugim serwisie drewno-benzyny.pl. Zobaczcie, dlaczego wodór jest nośnikiem energii w przyszłości tak nie bardzo i to od kilku lat się to nie zmienia. W każdym razie, w tej dyskusji zwróciłem uwagę na to, że wodór i wytwarzanie tego wodoru i zagospodarowanie wodoru do produkcji z powrotem energii nie jest w skali, o jakiej rozmawiamy, w skali jednego domu jednorodzinnego, gotowe komercyjnie. No i przeczytałem taki oto komentarz. Owszem, masz rację, to nie jest produkt komercyjny, ale preparing to nie zabawa u weekendowego skauta, gdzie wyposażenie kupisz w Intersporcie. Ja preparing rozumiem szerzej. Nauka zawodowa, elektryka, elektronika, mechanika, konkretne auto, motor, które sam adaptuje. Tak samo ze źródłem wody, energii i żywności w mojej chacie. Preparing czy survival to lata pracy i przygotowań. No i ja się z tym nie mogę zgodzić. Dla mnie preparing jest czymś zupełnie innym. Czy preparing to jest gadżeciarstwo? Tak. Czy preparing to jest weekendowe wyjeżdżanie pod namioty ze sprzętem kupionym w Intersporcie? Tak. Czy preparing to może być też bushcrafting, kiedy jedziemy do lasu, spędzić czas tylko z nożem i jakimś tam niewielkim zapasem żywności, robiąc wszystko inne na miejscu z tego, co znajdziemy w przyrodzie? Też może to być preparing, element preparingu. Czy preparing to jest dłubanie w jakimś starym silniku samochodowym, żeby sobie go przygotować do pracy na przykład na gaz drzewny albo na olej roślinny? Też. Wszystkie te rzeczy to może być preparing. Preparing to jest nic innego jak przygotowywanie siebie i swojej rodziny na sytuacje awaryjne. To jest dbanie o to, żebyśmy byli jak najbardziej samodzielni, samowystarczalni w tych trudnych chwilach, kiedy nie będziemy mogli liczyć na żywność w sklepie, prąd w gniazdku, wodę w kranie i pomoc z państwowych służb, albo nawet pomoc bliskich, czy kiedy stracimy pracę, po prostu. No. Także wszystkie metody, które służą do osiągnięcia tego celu, są dobre. Oczywiście jedne z nich są lepsze niż inne, ale to, w którą stronę pójdziecie, musi zależeć od Was, od Waszych potrzeb i od Waszych możliwości, a nie od tego, co ktoś tam w internecie napisze. Bo on może nie napisać czegoś zbyt mądrego, albo to, co napisze, może pasować tylko do jego sytuacji. Dlatego jedną z najczęstszych odpowiedzi na Wasze pytania, które zadajecie do Q&A-ów u nas na kanale jest: to zależy. Bo niestety odpowiedź bardzo często właśnie zależy. Co to znaczy, że pewne podejścia są lepsze od innych? No, ja na przykład uważam, że warto jest zacząć robić cokolwiek. Choćby nawet sprowadziło się to do kupienia jakiegoś zestawu czy złożenia sobie samodzielnego zestawu ewakuacyjnego, ponieważ wszyscy w internecie, czy połowa prepperów mówi, że Bob, zestaw ewakuacyjny jest najważniejszy. Tu jest playlista z materiałami na ten temat, gdybyście chcieli zobaczyć. Więc znajdziemy sobie taką listę produktów w zestawie ewakuacyjnym. W opisie pod filmem jest na przykład taka lista. Potem kupimy wszystkie te rzeczy i będziemy mieli poczucie, że jesteśmy przygotowani. Nie będziemy 100% przygotowani, ale będziemy przygotowani dużo lepiej niż inni ludzie dookoła nas. Będziemy też znacznie lepiej przygotowani niż człowiek, który tylko będzie sobie ten zestaw składał myślowo. Będzie sobie robił listę rzeczy do kupienia. Jak kupimy coś, będziemy w lepszej sytuacji niż jak nie będziemy mieli tego kupionego wcale. A zatem lepsze są rozwiązania komercyjne, gotowe, choćby nie były idealne do naszych potrzeb. One są lepsze od tych, których nie mamy, nie zbudujemy,
nie zrobiliśmy jeszcze. Bardzo bym nie chciał, żebyście we własnych głowach myśleli kategoriami takich mrzonek, że kiedyś coś tam zrobię. Zrobisz albo nie zrobisz. Może w międzyczasie po prostu cię zabraknie i nie będziesz w stanie zadbać o potrzeby swojej rodziny, bo cię nie będzie na miejscu. Zawsze lepiej jest zrobić cokolwiek, niż tłumaczyć sobie, że a, gdzieś tam kiedyś coś tam zrobię, nie? Można też powiedzieć, że preparing jest procesem, że nikt z nas nigdy nie powie, a przynajmniej nie powinien powiedzieć, że jest gotowy na wszystko, na każdy scenariusz, absolutnie w każdych warunkach sobie poradzi. To jest nierealne. Preparing polega na tym, że biorę na warsztat, biorę na tapet jakiś jeden aspekt moich przygotowań na sytuacje awaryjne, na przykład zaopatrzenie w wodę i patrzę, co mogę pod tym kątem w tej chwili zrobić. Nie mam nic, nic nie mam. Jestem biednym człowiekiem, nie mam nic. To zaczynam wybierać z pojemnika na śmieci puste butelki PET, przynoszę je do domu, myję i trzymam w nich zapas wody. W domu, w mieszkaniu. Następnie przygotowuję sobie awaryjną kuchenkę na kartusze po to, żeby móc duże ilości wody zdezynfekować, gotując ją. Albo uczę się robić to na ognisku, to jest jeszcze taniej, nie? No, gotowanie na ognisku nie jest jakoś bardzo trudne, ale na przykład ugotowanie dużej ilości wody w garnku na ognisku trywialne nie jest. No, trzeba chociażby wziąć 4 cegły i ruszt z piekarnika, żeby postawić to nad tym ogniskiem, nie? No to robię to. I mimo, że jestem biedny, to już jestem lepiej przygotowany na brak wody niż ludzie, którzy nie mają tych rzeczy. W następnej kolejności robię sobie filtr do wody, albo kupuję filtr do wody, albo tabletki do uzdatniania, albo się podłączam pod rynnę, żeby gromadzić deszczówkę. No wiecie, możliwości jest mnóstwo, ale robię coś. Preparing nie polega na tym, że myśląc o tym, jak zaopatrzysz swoją rodzinę w wodę, stwierdzasz, nie, no przecież ja sobie poradzę. Tam jest Wisła, jakiś garnek mam, w razie czego sobie zagotuję wodę na ognisku, będzie zdezynfekowana. Tak, no, ale przetestuj to chociaż z raz. Sprawdź to w praktyce. Zobacz, jak bardzo jest to upierdliwe. Przygotowania na trudne czasy to jest taka niekończąca się pętla powtórzeń. Myślę i analizuję jakiś problem, znajduję rozwiązania, wdrażam je i sprawdzam. I wracam do punktu pierwszego, żeby zobaczyć, co z tego, co osiągnąłem, można poprawić, może coś można dołożyć. Bo ktoś, kto myśli w taki sposób, jak powiedziałem przed chwilą, to robiąc takie ćwiczenie właśnie zobaczy, w jak dużym jest błędzie. No bo tak, ile potrzebujesz wody dziennie? 3-5 litrów? No, do picia, do mycia ciała, do mycia rąk, do mycia jabłek, czy tam innych rzeczy, które będziesz jeść, do ugotowania ziemniaków czy ryżu. No potrzebujesz, powiedzmy, dla równego rachunku 5 litrów wody dziennie, nie? Masz czteroosobową rodzinę, to jest 20 litrów wody. Zobacz, jak duży wysiłek to jest przyniesienie do domu tych 20 litrów wody. Czy masz w ogóle w czym ją przynieść, to jest inna rzecz, nie? Potem zobacz, ile energii, ile opału będziesz musiał włożyć w zdezynfekowanie tych 20 litrów wody na ognisku. Gotowanie na ognisku jest jedną z najgorszych metod gotowania, bo jest bardzo nieefektywne energetycznie. Jak chcesz gotować na ogniu z patyków i dezynfekować duże ilości wody szybko, to sobie kup czajnik Kelly Kettle. Tu jest link. Najważniejsze dla mnie jest to, że preparing to nie jest życie mrzonkami. Że kiedyś coś tam zrobię, kiedyś coś sobie zbuduję, kiedyś się czegoś nauczę, kiedyś będę w stanie coś tam sobie zrobić, tak? Zbuduję sobie fantastyczny sprzęt do elektrolizy wody, zbuduję później sprzęt do przechowywania tego wodoru, a następnie przygotuję silnik do pracy na tym wodorze, podłączę do prądnicy. Trzymam za Ciebie kciuki, naprawdę, zrób to. Ale zanim to zrobisz, zadbaj o inne awaryjne źródło prądu. Po prostu. Rozwiązania komercyjne mają to do siebie, że są gotowe dziś w sklepach, więc po prostu rozejrzyj się po sklepach, kup to, co wydaje się najbardziej pasować do Twoich potrzeb, a jak się nie sprawdzi, to kupisz co innego, a tę pierwszą rzecz sprzedasz. Więc będziesz trochę do tyłu, ale nie bardzo do tyłu. Na pewno nie tak bardzo do tyłu, jak będziesz w sytuacji awaryjnej, nie mając tych rzeczy. I na tym właśnie polega preparing. Na stopniowym budowaniu naszej gotowości do sytuacji awaryjnych za pomocą rozwiązań komercyjnych, za pomocą zdobywania umiejętności, za pomocą budowania i tworzenia rzeczy własnoręcznie. Nie można się ograniczać tylko do jednego z tych aspektów. I naprawdę nie ma zupełnie nic złego w tym, że ktoś będzie chciał taką bardziej bushcraftową ścieżkę obrać, bo on będzie uważał, że dla niego lepiej jest dbać o zaspokojenie swoich potrzeb tymi bardziej prymitywnymi metodami. I super, tylko nie możesz żyć mrzonkami, że ty sobie z tym poradzisz na pewno, ponieważ umiesz rozpalać ogień pocierając patyki. Sprawdź to. Zobacz, czy te prymitywne umiejętności, które posiadasz, ci wystarczą, a jeśli nie, to uzupełnij je o jakiś sprzęt. Zobacz, czy ten sprzęt, który masz, czy te gadżety, które masz, wystarczą. Czy mógłbyś sobie poradzić bez nich, albo kiedy połowa z nich nie będzie działać. Może nabądź jakieś dodatkowe umiejętności, które ci w takim scenariuszu pomogą. Budujcie swoje zabezpieczenia na skutki sytuacji awaryjnych z różnych klocków, które pasują Wam.
nikomu innemu, wam. Jeśli musisz skorzystać z jakiejś gotowej listy, bo nie masz innego pomysłu, zrób to. Kup dokładnie to, co jest na tej liście, ale przetestuj to i zobacz, czy to ci się rzeczywiście sprawdzi w twoich warunkach. Jeśli nie, to przebuduj. I tyle. Na tym polega prawdziwy preparing. Na koniec tradycyjnie chciałbym was bardzo gorąco zachęcić do obejrzenia innych materiałów, które dla was przygotowaliśmy, na przykład tej oto playlisty do wspierania nas na Patronite za pomocą tego przycisku, bo patroni ten film mogli oglądać już 2 dni wcześniej i bez reklam. A jeśli ten materiał byłby dla ciebie w jakiś sposób przydatny, rozważ proszę zasubskrybowanie naszego kanału, aby nie przegapić kolejnych filmów, które dla ciebie przygotujemy. Do zobaczenia w następnym filmie. Trzymajcie się. Cześć.